Dzień dobry Państwu. Zapraszam na ostatni w tym roku webinar z cyklu Trade Finance bez tajemnic. Dzisiaj porozmawiamy o uwarunkowanych formach zapłaty stosowanych w rozliczeniach handlowych, czyli o inkasie i akredytywie. Oba rozwiązania cieszą się niesłabnącą popularnością. Ostatnio nawet możemy powiedzieć o tym, że ich znaczenie w rozliczeniach handlowych wzrasta. No jest to tutaj niebagatelny wpływ, natomiast oczywiście pandemia i perturbacje na rynkach spowodowane właśnie pandemią. Na naszym dzisiejszym webinarze opowiemy Państwu o różnicach i podobieństwach w inkasie i akredytywie, o tym, jak i kiedy je stosować. Przewidzieliśmy też, może poproszę następny slajd, przewidzieliśmy też na koniec taką sesję pytań i odpowiedzi. Także wiemy, że czat działa. Tak, gdyby Państwo mieli jakieś pytania, to zachęcam do korzystania z tego medium. Także nasz dzisiejszy bohaterowie naszego spotkania to inkaso i akredytywa i o nich będziemy opowiadać, ale przede wszystkim to, co myślę, że jest dużą wartością naszego spotkania, to to, że spojrzymy na inkaso i akredytywę z punktu widzenia praktyki bankowej oraz biznesowej, czyli spojrzymy na akredytywę tak, jak patrzy na nią, jak widzi ją bank i jak widzi ją klient. A to dzięki uczestnictwu w naszym dzisiejszym webinarze naszego szczególnego gościa, pana prezesa Piotra Sękowskiego, odpowiedzialnego za kwestie handlowe w spółce Cortex Chemicals. Witamy panie prezesie. Dzień dobry. W dzisiejszym wydarzeniu wezmą też udział ze strony ING Banku Śląskiego Iwona Gardzielik i ja, Agnieszka Walczak. Obydwie z koleżanką reprezentujemy bankowość transakcyjną oraz nasi koledzy specjaliści produktowi, eksperci produktowi tak naprawdę, Paweł Cymbalista, akredytywa i Michał Strojek, inkaso. Dzień dobry. Zapraszamy Państwa i może na początek, panie Piotrze, zwracam się do naszego gościa. Poproszę o kilka słów komentarza na temat pana bogatego doświadczenia zawodowego i na temat spółek, które pan reprezentuje. Zapraszam. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Piotr Sękowski. Od prawie 20 lat zajmuję się, czy uczestniczę w handlu zagranicznym. Rozpocząłem pracę w firmie Cortex Chemical, czyli dystrybutor surowców chemicznych. Po drodze dołączyły jeszcze inne spółki. Firma Purinowa, producent surowców do izolacji. Później jeszcze stworzyliśmy spółkę Purinową LLC w Stanach Zjednoczonych. Także aktualnie obrót całej grupy to około ponad 550 milionów złotych. I no, działamy przede wszystkim w handlu zagranicznym, tak? Czyli spółki koncentrują się przede wszystkim na imporcie i eksporcie. Działamy tak naprawdę na trzech głównych obszarach, czyli obszar europejski, obszar azjatycki i obszar Ameryki Północnej. To może ja od razu przejdę do pytania do naszego gościa. Tutaj jak pan wspomniał, działacie państwo na wielu rynkach. Działacie państwo i w Europie, i w Azji, i w Stanach Zjednoczonych, i to zarówno jako kupujący, jak i sprzedający. Nie sposób oderwać się od rzeczywistości, a pandemia COVID wywróciła funkcjonowanie i społeczeństwa, i wielu firm. Wiele z nich starało się przekuć te zmiany w swój atut. Zmienił się sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, które starały się dopasować do takich ciągle zmieniających się okoliczności, w tym rynkowych. Gdyby pan miał ten rynek scharakteryzować w czasie trwania pandemii i opowiedzieć nam o tym, co dzieje się teraz, jakie najważniejsze czynniki miały wpływ na ten rynek? Może zaczęlibyśmy od rynku azjatyckiego. Dobrze, to może najpierw co było przed pandemią i później co pandemia, jaki miała wpływ tak naprawdę na handel, na nasze funkcjonowanie. Czyli no, też patrzę z punktu widzenia naszej grupy, też mojej działalności, czyli no, przed pandemią no, powiem szczerze, że
3 tygodnie z 4 tygodni w ciągu miesiąca to były wyjazdy, spotkania, targi, nawiązywanie relacji i z klientami, i z dostawcami. Podróże tak naprawdę, które miały na celu rozwijanie relacji, ale też no, sprawdzanie naszych partnerów, tak, i od strony sprzedażowej, i od strony zakupowej. Tych spotkań naprawdę było bardzo dużo. I przyszła pandemia i nagle wszystko w ciągu jednego dnia się zmieniło, tak? Czyli przeszliśmy na taki sposób komunikacji, jak w tym momencie teraz to robimy. Nagle te wszystkie możliwości też weryfikacji partnerów no, stanęły pod znakiem zapytania i trzeba było się zacząć dostosować do bieżącej rzeczywistości. Rynek się zaczął zmieniać no, bardzo szybko. Na początku pandemii cała tak naprawdę gospodarka światowa była jeszcze pod dużym znakiem zapytania, tak, czy co się będzie działo, jak ta pandemia będzie wpływała na bieżący handel i no, trzeba powiedzieć, że masa fabryk, czy popyt spadł dosyć znacznie na początku pandemii. Dużo fabryk ograniczyło albo zaprzestało produkcję. Ceny surowców dosyć mocno zaczęły spadać. I później rynek dosyć szybko, w ciągu tych 2-3 miesięcy się otrząsnął. I to, co zaczęliśmy obserwować, czyli znaczny wzrost popytu praktycznie na surowce, na import, wzrósł dosyć mocno. Import z Azji, zarówno do Europy, zarówno do Stanów Zjednoczonych. Proszę sobie wyobrazić, że ceny fraktów za poszczególny kontener, za jeden kontener wzrosły z około niecałych 2000 dolarów na prawie 15 tysięcy dolarów za jeden kontener. Ten szczyt mieliśmy tak naprawdę w tym roku w granicach lipca-sierpnia. I cały czas te perturbacje mają miejsce, tak? Czyli widzimy oczywiście, czy generalnie dla gospodarki Chin, gospodarki światowej, pandemia przyczyniła się do bardzo znacznego wzrostu i sprzedaży, i produkcji. Natomiast no to też oczywiście wiąże się z ryzykami, tak? Jakie w tym momencie zaczęły występować, tak? Czyli wcześniej też partnerzy azjatyccy jakoś bardziej byli skorzy do przyznawania, nie wiem, dłuższych terminów płatności. W okresie pandemii, gdzie ten popyt znacznie wzrósł, producenci zaczęli sobie wybierać, tak? Raz, że ceny rosły, dwa, też te terminy płatności zostały znacznie ograniczone, czyli przejście albo na 100% przedpłaty, albo na częściowe przedpłaty i to się oczywiście wiąże no, z bardzo wysokim ryzykiem transakcyjnym. Także tutaj też to postępowanie odnośnie zakupów się zmieniło. Tak? Oczywiście możemy sobie w każdym momencie też uruchomić jakieś dodatkowe środki zabezpieczające, natomiast no, tu trzeba powiedzieć, że tak jak tu Państwo też zwrócili na to uwagę, że właśnie i inkaso, i kredytywa zaczęła no, odgrywać no, wiodącą rolę. Tak? Czyli to jest też ograniczanie ryzyka i ze strony dostawców, i ze strony eksporterów, i ze strony importerów. My w tym całym procesie występujemy na okrągło praktycznie z jednej i z drugiej strony. A chciałam zapytać jeszcze o rynek europejski. Czy to jest jakaś szansa na uniezależnienie się tak naprawdę od rynku azjatyckiego w tym momencie? To znaczy teraz po tych wszystkich perturbacjach i po tym ogromnym eksporcie, który nastąpił głównie z Chin, czyli cały czas towarzyszyło temu naturalnie wzrost cen surowców, wzrost cen sprzedaży, wzrost cen fraktów. Natomiast stopniowo obserwujemy, że towary z Azji, z Chin no, robią się w porównaniu z towarami
wyprodukowanymi w Europie coraz mniej konkurencyjne. Czyli nawet jeżeli te surowce w Azji są dalej porównywalnie tańsze, natomiast fracht, który w tym momencie już trochę został obniżony, już to nie jest to 12-15 tysięcy dolarów, ale dalej wciąż w granicach 8-10 tysięcy. Dalej, czyli to, co obserwujemy, czyli jednak widzimy jakieś takie większe spowolnienie eksportu z Azji do Europy, a gospodarka europejska widać, że zaczyna zyskiwać tak jakby tym podwójnym echo, tak? Czyli najpierw Azja, teraz po tych perturbacjach widać, że producenci czy firmy z Europy no, są coraz bardziej konkurencyjni. Panie prezesie, państwo działają też na rynku amerykańskim. Czy polityka prowadzona przez prezydenta Trumpa przed pandemią tak naprawdę ma jeszcze jakieś, odczuwają państwo jeszcze jakieś reperkusje z tego tytułu? To znaczy tak, dokładnie, czy działamy na tym rynku i tutaj możemy jakoś, nie wiem, uchylić, jak to wygląda z naszej perspektywy, czyli generalnie prezydent Trump prowadził no, ogromne cła antydumpingowe. Cała wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami doprowadziła do tego, że na podstawowe czy na większość surowców cło zaczyna się od 25%. Wcześniej te cła były na poziomach około 5-6%. Natomiast spowodowało to, że dalej w znacznym stopniu gospodarka Stanów Zjednoczonych jest uzależniana od surowców azjatyckich. I w momencie wprowadzenia ceł, z tego co obserwujemy, znacznie na tej całej wojnie wygrała gospodarka koreańska, tak? Czyli Korea praktycznie w każdym kraju na świecie ma preferencyjne stawki zero, jeżeli chodzi o stawki celne i w tym momencie no, gospodarka Korei Południowej po prostu wystrzeliła. Także to też, czyli bardzo dużo firm koreańskich, jeżeli nie eksportowało, to zaczęło eksportować do Stanów Zjednoczonych. Widzimy, też obserwujemy wśród naszych partnerów koreańskich nieustanne inwestycje w infrastrukturę, w moce produkcyjne. Natomiast to też się odbiło takim rykoszetem na eksport Korei do Europy, tak? Czyli skoro Korea może za zdecydowanie korzystniejszych warunkach eksportować do Stanów Zjednoczonych, to się odbywa oczywiście kosztem też Europy. A w związku z wielością wyzwań, o których Pan opowiada, wspomniał Pan o tym, że pojawiają się te pytania o te uwarunkowane formy zapłaty. Czy rzeczywiście jest tak, że firmy częściej pytają o akredytywę? To znaczy, jeżeli chodzi o partnerów, czy tu mówimy głównie o partnerach chińskich, tak? Czyli z reguły to wygląda tak, że jeżeli zaczynamy współpracę. Tak, jak zaczynamy współpracę, oczywiście naturalnie każdy partner zaczyna od przedpłaty albo częściowej przedpłaty. Tak jak mówię, wcześniej była zdecydowanie większa możliwość weryfikacji partnerów, tak, czyli zaudytowania fabryki, przyjechania, poznania ludzi, poznania specyfiki firmy, w jaki sposób funkcjonują, jakie mają wdrożone normy funkcjonowania. Natomiast tak jak mówię, zaczyna się od przedpłaty, częściowej przedpłaty. Staramy się zawsze partnerów najpierw, czyli ograniczając nasze ryzyko, zachęcić do akredytywy i z reguły, jeżeli jest to w miarę poważny partner, na tą akredytywę się godzi, to z reguły partner chiński jest też dosyć oporny na akredytywę ze względu na koszty, ale samo to, że partner chiński zgodzi się na akredytywę, to już jest dla nas jakiś taki pierwszy wyznacznik, że mamy do czynienia z trochę poważniejszą firmą. Oczywiście w przypadku importera zawsze zależy nam na tym, żeby też ta płynność była z pozycji zakupowej jak największa, czyli z naszej perspektywy staramy się wydłużyć ten termin płatności, czy zaczynamy, jeżeli się partner chce zdecydować na przedpłatę, idziemy w kierunku akredytywy, później w kierunku akredytywy na inkasu, a później jak jest możliwość, oczywiście staramy się dalej jeszcze te terminy wydłużać.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za tą charakterystykę i myślę, że chcielibyśmy przejść do prezentacji, ponieważ tak jak powiedział nasz gość, w tych ryzyk w biznesie może nas spotkać wiele. Natomiast my chcieliśmy opowiedzieć o tym, jak bank może zmitygować te ryzyka i jak może pomóc, no głównie odnosząc się do akredytywy i do inkasa. I tu oddaję głos naszym ekspertom. Dzień dobry, witam ponownie. Zaczynając może od początku. Czym w ogóle jest inkaso? Inkaso jest formą rozliczenia transakcji, w której wydanie dokumentów jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. A jak przebiega inkaso? W inkasie po podpisaniu kontraktu umowy handlowej między eksporterem a importerem z reguły rozpoczyna się dostawa i tutaj mamy pierwszą różnicę z akredytywą. Tak, dzień dobry jeszcze raz. Ten wykrzyknik ja pojawia się tu bez powodu. Ten wykrzyknik będzie takim sygnałem, że tutaj będziemy mówić o tej różnicy między inkasem a akredytywą. I zazwyczaj, tak jak Państwo widzą, w inkasie mamy kontrakt i od razu dostawę, to przy akredytywie z reguły jest tak, że czekamy na tą akredytywę. Eksporter czeka na akredytywę, jest podpisany kontrakt, gdzie wpisana jest akredytywa jako forma zapłaty. Eksporter na nią czeka, dopiero jak ją otrzymuje, sprawdza jej warunki i dopiero rozpoczyna produkcję czy organizowanie tego towaru, który ma sprzedać. Tak, a dysponując już kompletem dokumentów w inkasie, eksporter występujący jako zleceniodawca inkasa składa w swoim banku formularz zlecenia inkasowego razem z kompletem dokumentów. Tutaj kolejna różnica. Widzimy tą odpowiedzialność, która spoczywa na eksporterze, czyli po podpisaniu kontraktu on od razu powinien organizować tą dostawę i też w swoim banku złożyć zlecenie inkasa. Natomiast jeśli chodzi o akredytywę, ta odpowiedzialność jest tutaj przeniesiona na importera. To on w swoim banku zleca otwarcie akredytywy i to po jego stronie jest jakby zapewnienie i zorganizowanie tego instrumentu. A więc tutaj też odpowiedzialność tego eksportera jest nieco mniejsza, a może nie tyle mniejsza, co przenosi się na importera. To importer składa zlecenie otwarcia akredytywy. Tak, bank przyjmując zlecenie inkasa sprawdza dokumenty, a po zakończeniu wszystkich kontroli wysyła dokumenty kurierem wraz z instrukcją inkasową do banku płatnika. Bank płatnika również dokonuje kontroli dokumentów, natomiast tutaj należy zaznaczyć, że w inkasie dokumenty nie są sprawdzane tak szczegółowo jak w akredytywie. Po zakończeniu wszystkich kontroli wysyłana jest informacja do płatnika inkasa o tym, co to za inkaso, jakich dokumentów dotyczy oraz co płatnik musi zrobić, by móc odebrać dokumenty. Następnie płatnik decyduje, czy odmawia realizacji inkasa, akceptuje odroczony termin płatności na wekslu, czy płaci od razu za dokumenty i tutaj w zależności od tego, jakie są właśnie warunki wydania dokumentów. Po spełnieniu tych warunków, akceptacji odroczonego terminu lub płatności, płatnik otrzymuje dokumenty. Następnie bank płatnika wykonuje płatność na zlecenie klienta, która po przekazaniu do banku zleceniodawcy zostaje zaksięgowana na rachunku zleceniodawcy. I tutaj też należy zaznaczyć, że w inkasie bank w żadnym wypadku nie wykonuje płatności z własnych środków. Bank wykonuje płatność w inkasie tylko i wyłącznie na zlecenie płatnika. Słowem podsumowania już, jeśli chodzi o te różnice między inkasem a akredytywą, tak jak mówiłem, eksporter z importerem podpisują kontrakt i eksporter czeka na tą akredytywę, to zleceniodawca w swoim banku składa zlecenie otwarcia akredytywy, to on organizuje ten instrument i eksporter po przygotowaniu dokumentów składa je w swoim banku, te dokumenty są przekazywane do banku importera i to on sprawdza, czy te dokumenty są zgodne z warunkami akredytywy, czy nie. I to bank decyduje i bank płaci za te dokumenty. W związku z tym cała odpowiedzialność do zapłaty jest zdjęta z importera. Eksporter nie musi się martwić o to, czy jego kontrahent będzie w stanie zapłacić za te dokumenty.
I dlatego jakby akredytowa jest tym instrumentem, który tutaj podnosi to bezpieczeństwo, bo to bank płaci za dokumenty. Najważniejszymi różnicami między inkasem a akredytywą są mniejsza ilość etapów realizacji inkasa. 3 etapy z możliwością pominięcia etapu akceptacji. Następnie strona odpowiedzialna za płatność i stopień odpowiedzialności banku w transakcji, ponieważ jak już wspomnieliśmy, płatnik decyduje, czy płaci za inkaso, a bank nigdy nie wykona w ramach inkasa płatności z własnych środków. Same dokumenty są sprawdzane mniej szczegółowo niż w akredytywie, a ostatnią ważną odnotowania różnicą są mniejsze koszty w porównaniu do akredytywy. No właśnie, tutaj pojawia się pytanie do naszego gościa. Czy klienci czują tą różnicę? Czy czują różnicę pomiędzy inkasem a akredytywą? Dostrzegają te niuanse, szczególnie w odniesieniu do zabezpieczenia płatności? Myślę, że generalnie jeżeli chodzi o Chiny i Koreę, czy Azję, te instrumenty są bardzo dobrze znane i dostawcy bardzo dobrze się orientują, na czym dany dokument polega i gdzie są te niuansiki, tak, czy akredytywa, czy inkaso. Trochę gorzej jest, myślę, jeżeli chodzi o rynek Ameryki Północnej, tak, czyli tam jest z reguły bardziej wszystko proste, natomiast tu jeżeli chodzi o zarówno importy, jak i eksporty, do Azji to jest dosyć popularne. Dobrze, dziękujemy. Przejdziemy teraz może do informacji, kiedy stosować tą akredytywę. Dlaczego ona to jest pierwsza i nie mówimy najpierw o inkasie? Dlatego, że jakby akredytywa jest tym pierwszym etapem w kontaktach między stronami. Widzimy tutaj z lewej strony to zaufanie. Rozpoczynamy naszą współpracę z kontrahentem, to zaufanie jest jeszcze ograniczone, to o czym pan Piotr wspominał jeszcze na wstępie i dlatego poleca się tutaj skorzystanie z tej akredytywy, która daje nam, podwyższa to bezpieczeństwo stron. Z drugiej strony jest też to, o czym mówiłem przy podsumowaniu tego schematu z inkasem, o tym przekonaniu eksportera, że importer będzie w stanie zapłacić za dokumenty. W akredytywie eksporter nie musi się o to martwić, ponieważ to bank, otwierając akredytywę, zobowiązuje się, że za dokumenty zapłaci, jeżeli będą one zgodne z warunkami akredytywy. Co jeszcze? Towar niestandardowy. Jeżeli mamy taki towar szyty na miarę, gdzie w sytuacji jakichś problemów możemy mieć później duże wyzwanie, jeśli chodzi o sprzedanie tego towaru komuś, kto nie jest naszym kontrahentem, gdzieś poza trzeciej stronie, to dla takich transakcji też polecana jest akredytywa, właśnie po to, żeby zapewnić swoje bezpieczeństwo i pewność zapłaty za ten niestandardowy towar. Natomiast może też tutaj warto dodać, że w przypadku, no szczególnie ostatnich miesięcy, gdzie ceny surowców wzrastały o kilkadziesiąt, nawet kilkaset procent i też mieliśmy do czynienia, no nie wszyscy partnerzy są oczywiście idealni, tak, i jeżeli też mieliśmy dosyć dużo przypadków, że no niestety dostawcy wycofywali się z transakcji, dlatego że no, znaleźli klientów, którzy byli w stanie zapłacić więcej. W przypadku akredytywy czy nawet inkasa, no, już mamy tą gwarancję, że transakcja dojdzie do skutku. Tak? Czyli tutaj zaczynamy transakcję na akredytywie, już nie ma możliwości, że dostawca się no, anuluje nam, mówiąc wprost, dane zamówienie. Patrząc jeszcze może ze strony praktyki bankowej, to, że tutaj Paweł może rozwiniesz to, że bank decyduje się otworzyć akredytywę, to znaczy, że dobrze ocenia ryzyko swojego klienta. Z drugiej strony strona, beneficjent, otrzymując tą akredytywę, widzi, że tutaj ma do czynienia też z poważnym partnerem, ponieważ bank jest w stanie wziąć to, pozytywnie ocenił na pewno ryzyko kontrahenta i jest gotów zapłacić za spełnienie, za akredytywę, jeżeli zostaną spełnione jej warunki.
Tak, tak, ten element reputacyjny tutaj się pojawia, tak jak pan Piotr też wspominał i ty Agnieszka, jeżeli bank w naszym imieniu otwiera akredytywy, to już świadczy o nas, tak? Bank te akredytywy nie otworzy złemu klientowi, banki robią to dla dobrych klientów, dlatego fakt, że ktoś z nami się chce rozliczyć akredytyw, proponuje nam akredytywę i oferuje, że zleci otwarcie tej akredytywy, to już może świadczyć o jakimś jego takim standingu i tym, że w oczach swojego banku jest on takim wiarygodnym partnerem. A jakie są przesłanki, by stosować inkaso? Tutaj z naszych doświadczeń i informacji zwrotnych od naszych klientów można wyróżnić trzy najważniejsze aspekty, które kierunkują wybranie inkasa jako formę przeprowadzania transakcji. Firmy decydują się na korzystanie z inkasa najczęściej, gdy mają już wymienione między sobą relacje, doświadczenia handlowe, są przekonani o gotowości i możliwości do zapłaty, a także gdy ten towar jest towarem zwykłym, standardowym i łatwo zbywalnym w razie braku płatności. To może ja tutaj zapytam pana Piotra, jak to wygląda z państwa strony, jak to wygląda z punktu widzenia praktyki? Mówił pan o tym, że rzeczywiście decyduje te etapy, które mamy w tych negocjacjach, czyli przedpłata, potem przechodzenie na inne formy płatności. A co tak naprawdę decyduje o tym, czy wybieracie inkaso, czy akredytywę? To znaczy tak, wszystko zależy od danej transakcji i sytuacji, tak? To jest takie trochę może niestosowne określenie, że wszystko w tym momencie zależy od sytuacji, ale no wszystko ma plusy i minusy, tak? Czy mamy dla przykładu transakcję, gdzie mamy do wyboru inkaso albo akredytywę. Akredytywa, tak jak tutaj koledzy wspomnieli, no to jest już deklaracja banku, czyli dostawca ma 100% pewności, że na podstawie dokumentów, bo to jest ważne do podkreślenia, na podstawie dokumentów bank wypłaci dostawcy pieniądze. Tak? Czyli teoretycznie zamawiamy towar z Chin, kupujemy do Polski, określamy sobie, jakie dokumenty powinny być spełnione, certyfikaty, świadectwo pochodzenia, po kolei wszystko. Przychodzi towar, bank płaci i okazuje się, że towar jest, nie wiem, złej jakości. No tutaj już nie mamy żadnej możliwości cofnięcia, tak? Możemy na etapie dogrywania dokumentów określić badanie też, nie wiem, jakości SGS-u i to możemy zrobić na pierwszym etapie. W przypadku inkasa takie badanie możemy zrobić przed wykupieniem dokumentów też w porcie i po prostu tych dokumentów nie wykupić. Tutaj to ryzyko sobie jeszcze ograniczamy. Natomiast no, nigdy nie będziemy 100% też pewni tego towaru, dopóki ten towar do nas nie trafi. Także też... no niestety no handel zagraniczny do samego końca wiąże się z ryzykami, tak? Czyli tutaj też ze strony partnerów chińskich w ostatnich może miesiącach i też się to dużo zmienia, czyli jest coraz mniej takich, jakby to powiedzieć, perfidnych wyłudzeń ze strony producentów czy dostawców z Chin, bo też mieliśmy takie przypadki, że importujemy towar, zlecamy badanie SGS-em czy innym przez inną instytucję, badanie jest ok, natomiast przechodzi towar, okazuje się, że towar był tylko u góry należyty, a na dole był jakiś inny materiał albo trociny i też takie sytuacje miały miejsce. Natomiast no też trzeba powiedzieć, że rząd chiński robi bardzo dużo, żeby wzmocnić wiarygodność Chin, jeżeli chodzi o takiego globalnego eksportera czy globalną fabrykę świata. Tak? I tutaj też myślę, że te narzędzia w postaci akredytywy inkasa, samo to, tak jak tutaj też panowie wspomnieli, że firmy już są po części weryfikowane przez bank, czy mają już jakąś historię, możemy to sobie już na danym etapie sprawdzić. Także wybór narzędzia zależy też od stopnia naszej świadomości, czyli jak poznaliśmy danego dostawcę. Tak? Czy w przypadku akredytywy musimy już dokonać, czy bank dokonuje płatności w naszym imieniu,
tylko i wyłącznie na podstawie dokumentów, które wcześniej ustaliliśmy. W przypadku inkasa teoretycznie zawsze ta możliwość jest. Natomiast ostatnich naprawdę już nie wiem, dobrych kilku czy kilkunastu miesięcy, czy firmy, które decydują się czy na inkaso, czy na kredytywę, no to są już z reguły w miarę wiarygodne firmy. Tak? Nie spotkaliśmy się z jakimiś tutaj nadużyciami, jeżeli stosujemy te instrumenty. Tutaj wspomniał Pan też, Panie Piotrze, o ważnym takim aspekcie, który my też zauważamy, czyli na cyberbezpieczeństwo, czyli tutaj tych prób takich nie tylko nadużyć, jeżeli chodzi o towar, ale także o przejęcie kontroli, czy o wpływ bezpośrednio na komunikację z klientem, gdzie tutaj cyberprzestępcy też się, nie chciałabym powiedzieć, że rozwijają, ale tutaj jakieś coraz nowsze sposoby właśnie stosowania wyłudzeń się pojawiają i rozumiem, że Państwo też to obserwują. To znaczy dokładnie tak, czyli COVID też spowodował, że tych ataków hakerskich jest naprawdę cała masa, tak? Czyli tutaj mamy do czynienia z takimi już perfidnymi wejściem hakerów na podszywanie się pod danego kontrahenta, albo w momencie, jeżeli mamy z danymi firmami rozmowy odnośnie przedpłaty czy częściowej przedpłaty, wchodzą hakerzy i przejmują całą korespondencję, podsyłając numery dziwnych kont z rajów podatkowych i takie sytuacje oczywiście mają miejsce i tutaj no też jeżeli jest możliwość, oczywiście preferujemy te płatności sprawdzone. Natomiast no nie zawsze jest ta możliwość też ze strony partnerów, tak? Czy przy mniejszych wartościowo transakcjach też koszty akredytywy i inkasat, no niestety ze strony dostawców są odrzucane. Tak? I tutaj no, musimy też czasem podejmować to ryzyko częściowej przedpłaty na przykład. Dziękujemy za odpowiedź. Ze względu na, idąc dalej, ze względu na rolę naszego klienta w inkasie, wyróżniamy inkasa własne eksportowe oraz inkasa obce importowe. W transakcjach inkasa najczęściej strony są z różnych krajów i kontynentów, jednak zdarzają się również inkasa krajowe. Natomiast najważniejszym rozróżnieniem i zarazem warunkiem w inkasie jest sposób wydania dokumentów. I tutaj mamy do rozróżnienia dwa główne typy inkas. Inkaso typu DP, dokumenty za płatność, gdzie wydanie dokumentów jest uzależnione od wykonania płatności w ramach inkasa na określoną kwotę. Drugim typem jest inkaso typu DA, dokumenty za akceptację, gdzie wydanie dokumentów jest uzależnione od zaakceptowania odroczonego terminu płatności dla określonej kwoty na wekslu trasowanym, o którym powiemy jeszcze później. Trzecim rodzajem jest inkaso mieszane, gdzie wydanie dokumentów jest uzależnione od częściowej zapłaty oraz jednoczesnej akceptacji odroczonego terminu płatności dla pozostałej części kwoty. Jeśli chodzi o akredytywę, to taki szybki podział, ale myślę, że ze strony i kontrahentów, i importera, eksportera bardzo ważny podział ze względu na to, jak szybko te środki pieniężne przepływają z jednej strony do drugiej. Pierwsza to akredytywa płatna a vista, czyli w momencie, gdy bank stwierdza zgodność dokumentów z warunkami akredytywy, wypłaca środki niezwłocznie. Akredytywa z odroczonym terminem płatności tu w środkowym panelu, czyli strony ustalają, że płatność nastąpi w jakimś czasie po dacie jakiegoś dokumentu, po jakimś zdarzeniu, na przykład po załadunku, lub można ją po prostu umieścić konkretnie w jakiejś dacie w przyszłości. Oczywiście obie te formy można dowolnie tutaj mieszać, mamy wtedy taką akredytywę oznaczoną jako mixed payments. Część akredytywy można zapłacić a vista od razu, a część odroczyć i zapłacić później. Ja bym się chciał tutaj skupić na tym
na tym panelu tutaj środkowym, tym środkowym module i jeszcze dwa słowa powiedzieć o tej płatności odroczonej, bo ona daje bardzo fajne możliwości każdej ze stron na pracę ze swoją, na pracę nad swoją płynnością i utrzymanie tej płynności, ponieważ jeżeli mamy akredytywę z odroczonym terminem płatności, możemy to skorzystać z dyskonta tej akredytywy. I z jednej strony kontrahent, beneficjent, eksporter może otrzymać środki wcześniej dzięki zdyskontowaniu tej akredytywy, a z drugiej strony importer może ze swoim bankiem rozliczyć się później, czyli zaoferować swojemu kontrahentowi wcześniejszą wypłatę, a ze swoim bankiem te środki rozliczyć w późniejszym terminie. To jest bardzo fajny, fajny element, który na tym etapie negocjacyjnym daje każdej ze stron tutaj możliwość zaoferowania bardzo korzystnych warunków. Każdy bank może to zrobić, i bank eksportera, i bank importera może takie dyskonto zrobić. Oczywiście też koszty można elastycznie dzielić, więc każda ze stron albo solidarnie, albo każda ze stron jedna, albo druga koszty tego dyskonta może wziąć na siebie, więc to jest rzecz, o której warto pamiętać przy tym negocjowaniu tych kontraktów i ustalaniu warunków płatności, że ta akredytywa tutaj daje bardzo szeroki wachlarz, jeśli chodzi o tą płynność każdej ze stron. To ja może tutaj, Paweł, wejdę tutaj słowo i zapytam pana Piotra. Państwo korzystacie z dyskonta i jak to się sprawdza w praktyce, bo wiemy, że te odroczone terminy płatności dają takie możliwości przy Państwa kredytowym. Korzystamy jak najbardziej i w szczególności nam to pomaga teraz, tak? Czyli tak jak wcześniej powiedziałem, głównie w przypadku importu z Azji, z Chin, partnerzy się zaczęli usztywniać, jeżeli chodzi o płynność, tak? Czyli wcześniej mieliśmy terminy 60, sporadycznie nawet 90 dni od daty konosamentu. Później te terminy zostały dosyć mocno ograniczone, tak, czy akredytywa, czy inkaso. Także tutaj ten instrument, nie ukrywamy, bardzo sobie cenimy i korzystamy. Realizując inkaso, zarówno eksporter, jak i importer powinni mieć świadomość wyzwań związanych z inkasem. Dla eksportera takim wyzwaniem będzie sytuacja, gdy kontrahent będzie opóźniał lub odmawiał wykonania płatności. Tutaj występuje zobowiązanie płatnika, a nie banku. A także sytuacja, gdy płatnik zaakceptuje odroczony termin płatności na wekslu i po odebraniu dokumentów, a w konsekwencji towaru, będzie chciał wywrzeć na eksporterze jakieś ustępstwo cenowe. Natomiast dla importera wyzwaniami, na które należy zwrócić uwagę, są sytuacje przedstawienia w ramach inkasa niewłaściwych dokumentów, na przykład błędne weksle, konosamenty, co może spowodować problemy z odbiorem towaru lub opóźnienia potrzebne na przesłanie poprawnych dokumentów. W konsekwencji koszty postoju towaru w porcie. Oprócz tego może wystąpić protest weksla, co naraża importera na utratę zaufania i może mieć wpływ na pogorszenie relacji z kontrahentem. Natomiast korzyści stosowania inkasa są w części wspólne dla eksportera i importera. Prostota inkasa powoduje, że całość transakcji przebiega stosunkowo szybko, przejrzyście i tanio. Ponadto eksporter ma proste zlecenie do wypełnienia, a płatnik ma proste i zwięzłe warunki otrzymania dokumentów. Oczywiście w akredytywie też mamy do czynienia z tymi wyzwaniami i korzyściami. Przyjrzyjmy się może wyzwaniom. Dla obu stron można tu mówić, że tym wyzwaniem są koszty, ale to ze względu na to, że koszty są zwiększone przez to, że to bank bierze na siebie odpowiedzialność za zapłatę za zgodne dokumenty. Jeżeli jesteśmy eksporterem, trzeba pamiętać o tym, że te dokumenty muszą być zgodne, a więc mamy tutaj element tego przygotowania dokumentów. Często bywa tak, że eksporter jest przez to, że akredytywa, można powiedzieć, że jest nieco skomplikowanym instrumentem, może mieć trudności z przygotowaniem tych dokumentów, więc na to zwrócić trzeba szczególną uwagę, ale banki, między innymi my też służymy pomocą w przygotowaniu tych dokumentów. Jeżeli jesteśmy importerem, to pamiętajmy o tym, że bank zobowiązuje się do zapłaty za dokumenty, nie za towar. Tutaj wyłączona jest odpowiedzialność banku za jakieś złe intencje i przygotowanie dokumentów, które mogą nie odpowiadać faktycznie stanowi towaru czy temu towarowi, który,
który dopłynął, więc tutaj też musimy zadbać o to, aby te dokumenty były odpowiednio dobrane. Jeśli chodzi o korzyści i dlaczego ten instrument jest wykorzystywany, to eksporter na pewno korzysta z tego, ponieważ chce zdjąć z importera tą odpowiedzialność i zobowiązanie do zapłaty. To bank, instytucja finansowa mówi eksporterowi, że za dokumenty zapłaci. Jeżeli one są zgodne, to może mieć pewność, co by się nie stało z jego kontrahentem, to te środki otrzyma. I oczywiście ten odroczony termin płatności, ta korzyść negocjacyjna, gdzie może zaoferować korzystniejszy termin płatności i skorzystać z dyskonta, aby te środki otrzymać wcześniej. Jeżeli jesteśmy importerem, to pamiętamy właśnie o tym, że tutaj jest pewien element dyscyplinujący eksportera. Mamy możliwość tutaj do dobrania odpowiednich dokumentów, które eksporter musi dostarczyć. Mamy możliwość dobrania odpowiednich warunków w akredytywie, to znaczy terminów tych dostaw, miejsca, z którego, do którego towar ma być transportowany. To wszystko bank będzie sprawdzał, czy faktycznie dokumenty to poświadczają. Proszę bardzo. No tutaj dotknął Pan bardzo ważnej kwestii terminów, tak? Czyli na akredytywie wskazujemy ostateczny termin akredytywy, terminy wypłynięcia towarów z portu. No jak wiemy, no ostatnio od tych opóźnień, szczególnie z Azji, jest cała masa. Też mieliśmy ostatnio przypadki, że towary, które teraz do nas dochodzą, były wysyłane nawet w kwietniu i w maju, także tego później jest cała masa. Natomiast no tutaj no mamy tą gwarancję, tak? To jest też element, który bardzo mocno dyscyplinuje naszego partnera, od którego kupujemy, no żeby dochował określonych warunków, tak? Czyli nasi partnerzy też trzeba no powiedzieć wprost, grają, tak? Czyli jeżeli mają wrzucić towar na kontener za stawkę X, a mogą sobie na przykład opóźnić wysyłkę o 4 tygodnie i zyskać na tym kilka tysięcy dolarów, no to naturalnie będą tą wysyłkę opóźniać. Także to jest no obecnie bardzo, bardzo istotny punkt. Tak, to pogodzenie tych, można powiedzieć, sprzecznych interesów to na pewno jest bardzo ważne i ten element dyscyplinujący, myślę, że można go mierzyć tymi transakcjami, które nie doszły do skutku i o nich się pamięta, na pewno Iwona pamięta wiele transakcji, gdzie ten importer pewny, że ma taką fajną transakcję przed sobą, gotowy zastosować przedpłatę, gdy w końcu zostaje przekonany do tego, aby zaoferować akredytywę, to z eksporterem już pewne rzeczy dzieją się niepokojące. Myślę, że Iwona, tak jak mówiłem, takie doświadczenia ma. Ja myślę, że warto tu wspomnieć o, no tu ciągle poruszamy się w tej pandemicznej rzeczywistości trochę i nie sposób było nie zauważyć, no z punktu widzenia takiej osoby pracującej z klientami, wysypu wręcz transakcji takich związanych z zakupem maseczek, rękawiczek, różnych innych produktów, które potrzebne były, a których ciągle brakowało. I myślę, że element ten negocjacji, który się pojawił, czyli zastosowanie kredytywy, no, uchronił wielu naszych klientów przed po prostu próbami wyłudzenia. Zarówno w Inkasie, jak i w akredytywie klienci najczęściej przedstawiają te same dokumenty. Należy jednak podkreślić, że Inkaso i akredytywa różnią się zdecydowanie w tym, w jaki sposób te dokumenty są sprawdzane. W akredytywie dokumenty muszą być zgodne z precyzyjnie określonymi warunkami akredytywy, natomiast w Inkasie dokumenty muszą być spójne z instrukcją inkasową, która jest znacznie prostsza od warunków akredytywy. Natomiast wartym podkreślenia dokumentem jest weksel. Weksel trasowany w inkasie daje możliwość odroczenia terminu płatności, wydania dokumentów za akceptację. Weksel jest dokładnie sprawdzany, poprawne muszą być wszystkie dane zawarte na wekslu, musi być wypełniony co najmniej w języku angielskim, a dodatkowo w inkasie weksel musi być wystawiony na płatnika. A do czego służy weksel w akredytywie?
Tak, weksel na kredyt jest i często wywołuje takie nieco, może nie zakłopotania, ale troszkę strachu wśród klientów, bo pewne rodzaje kredyty wymagają od beneficjenta, aby razem z dokumentami złożył właśnie taki weksel i często jest taka pierwsza myśl, jak to, ja mam dostać środki i jeszcze mam wystawiać weksel. Otóż nie, trzeba pamiętać o tym, że jest to weksel trasowany na bank, który wystawił akredytywę, czyli my jako beneficjent wystawiamy weksel, w którym my zobowiązujemy bank do zapłaty za te dokumenty, więc chciałbym zdjąć tutaj tą aurę niepokoju z tego weksla, uspokoić. Jeżeli w akredytywie pojawia się weksel, nie jest to nasze zobowiązanie do banku, a nasze zobowiązanie banku do zapłaty, czyli my zobowiązujemy bank, który otworzył akredytywę, do zapłaty nam za dokumenty. Tu nie, ja tego zapytam jeszcze, korzystając z obecności gościa, z punktu widzenia praktyki. Czy ten weksel rzeczywiście wywołuje takie kontrowersje? Nie, myślę, że nie. Także to już stało się praktyką, także to nie jest coś, czego należy się obawiać i jakoś tutaj nie wpływa na podejmowanie decyzji na pewno odnośnie wyboru rodzaju instrumentu finansowego. Myślę, że tutaj warto dodać, że ten weksel w akredytywie rzeczywiście jest to weksel trasowany i tutaj my często pomagamy naszym klientom prawidłowo wystawić ten weksel. Natomiast takie dyskusje wokół w ICC, czyli w Międzynarodowej Izbie Handlu, Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu. Te dyskusje idą w tym kierunku, że pewnie przy kolejnej nowelizacji UCP ten weksel prawdopodobnie z akredytywy zniknie, bo on jest tutaj takim dodatkowym elementem i w tej chwili, w tym dzisiejszym świecie, nie do końca on spełnia swoją rolę. Także nie będziemy zamieniać już tego zobowiązania. Rzadko się zresztą zdarza, że zamieniamy to zobowiązanie z tytułu akredytywy na zobowiązanie wekslowe. Także proszę się nie obawiać tego weksla, tutaj zawsze. Zawsze służymy pomocą. Tak, tu przez Piotra się mówiło doświadczenie i po kolejnym razie to spotkanie z wekslem nie jest tak straszne, ale za pierwszym razem budzią kontrowersje czasami, dlatego mam nadzieję, że faktycznie te prace ICC szczęśliwie doprowadzą do wyeliminowania tego weksla, który tutaj momentami takie budzi mieszane uczucia. Powodami, które najczęściej wstrzymują inkaso, są w dużym skrócie błędy w dokumentach. Przykładowo, błąd na wekslu oznacza konieczność przesłania poprawionego weksla, co niestety trwa od kilku do nawet kilkunastu dni. W tym czasie towar stoi w porcie, zostają naliczane koszty za postój, a płatnik wciąż czeka na weksel, który będzie mógł zaakceptować. W akredytywie te niezgodności tak naprawdę sprowadzają się do sytuacji, w której bank otwierający akredytywę otrzymuje dokumenty i zauważa jakieś w nich niezgodności. I najczęściej jest tak, że pyta swojego klienta, importera, czy te dokumenty chce zaakceptować i bank ma za nie zapłacić. I we wszystkich prawie przypadkach zdarza się tak, że jakby importer za te dokumenty płaci. No obie strony chcą tą transakcję domknąć i zakończyć, dlatego dobrze pamięta się sytuacje, w których jednak te niezgodności, które bank zauważył, uchroniły klienta przed jakimś nieroztropnym tutaj rozporządzaniem majątkiem czy środkami. Agnieszka, ty miałaś taką sytuację, pamiętasz, gdzie rzeczywiście te niezgodności klienta, można powiedzieć, uratowały? Tak, ja tą historię znam tylko z opowieści, ale tutaj, tak jak zwracaliśmy uwagę wcześniej, już na etapie otwierania akredytywy, jeżeli któraś ze stron, czy tutaj eksporter, jeżeli on nie chce tej transakcji tak naprawdę rozliczyć, to tutaj zaproponowanie akredytywy jest już takim dobrym, już, to już jest ten moment, kiedy wiemy, że coś jest z naszym partnerem nie tak. Natomiast rzeczywiście ja pamiętam z przeszłości taką z opowieści moich koleżanek, taką sytuację, kiedy klient w momencie, kiedy dotarły dokumenty do banku, wiedział już, że ta transakcja ma znamiona
fraudu i tutaj niezgodności na dokumentach pozwoliły wstrzymać płatność. Dokumenty na pierwszy rzut oka wyglądały na przygotowane perfekcyjnie, natomiast bank wzniósł zastrzeżenia i tutaj eksporter, statek po prostu popłynął dalej, szukając następnego chętnego na ten towar. Także w tej chwili to jest taka kuriozalna, jedna przykładowa historia, którą możemy opowiedzieć, ale tak jak Paweł powiedział, generalnie jeżeli strony decydują się na akredytywę, to nawet przy wniesionych zastrzeżeniach importer akceptuje te niezgodności i płaci za ten towar. Te niezgodności, które bank wskazuje, czasem nie są na tyle istotne dla stron, aby z tego powodu w jakiś sposób tą transakcję wstrzymywać. Ale tak jak na samym wstępie Pan Piotr mówił, świat się zmienia, mamy tutaj cyfryzację pełną i też nasze produkty wchodzą w ten element digitalizacji, automatyzacji. Prawda, Michał? Dokładnie tak, Paweł. Obserwując właśnie trendy dotyczące digitalizacji, również inkasa w naszym banku staramy się obsługiwać w sposób maksymalnie uproszczony, zautomatyzowany i zdigitalizowany. Komunikacja dotycząca inkas opiera się w głównej mierze na elektronicznej formie. Dokumenty dotyczące inkas są prezentowane klientom w formie skanów, wykorzystując właśnie wspomniane już elektroniczne formy kontaktu, a w systemie bankowości elektronicznej klienci mogą składać zlecenie pokrycia inkasa, a także coraz więcej klientów decyduje się na elektroniczną akceptację odroczonych terminów płatności na wekslach. Tak, ta komunikacja, o której mówiłeś, mamy z jednej strony bank, z drugiej strony klienta, można powiedzieć, że odbywa się między dwoma stronami, ale jakby przenieśmy ją i tak się dzieje, że ona jest przenoszona na wyższy poziom, gdzie na jednej platformie ta komunikacja odbywa się w akredytywie między wszystkimi stronami zaangażowanymi w tą transakcję, a więc oba banki i importer i eksporter na jednej platformie taką akredytywę mogą rozliczyć. Sam i nasz bank mieliśmy przyjemność taką testową transakcję przeprowadzić na platformie blockchainowej, gdzie strona chińska, chiński kontrahent, chiński bank i my mieliśmy razem z klientem dostęp do jednej platformy, na której jakby online mogliśmy śledzić, co się dzieje w danym momencie z samą akredytywą i z dokumentami, ale świat nie stoi w miejscu i jest też, jakby obiera ten kierunek na digitalizację samych dokumentów, a więc tracimy ten papier na rzecz elektronicznych nośników, co na pewno przyspiesza obsługę tej transakcji, a jak wiadomo czas to pieniądz, chociaż z drugiej strony gdzieś utrata tej materialności, tej fizyczności, brak tego papieru w dłoni może wywoływać niepokój i takie niezbyt chętne przejście w ten świat elektroniczny. Panie Piotrze, jak Pan myśli, czy jakby tutaj ta oszczędność czasu wygra, czy jednak ta powściągliwość w związku z tym utratą tej materialności tych dokumentów będzie jednak nas trzymała przy papierze jeszcze przez jakiś czas? To znaczy, no myślę, że będziemy dosyć szybko szli w kierunku digitalizacji czy elektronicznego obiegu dokumentów praktycznie w każdej sferze. To samo przerabiamy już, jeżeli chodzi o przykładowo konosamenty morskie, natomiast ze wszystkiego trzeba umieć korzystać, tak? I wszędzie są niuansiki i trzeba naprawdę w szczególności na samym początku wejścia czy próbowania tych instrumentów, bardzo dobrze się zdoktoryzować, jakie są ryzyka, czy pojawiają się ryzyka, tak jak też mamy ze swojego podwórka sytuację, czy mieliśmy sytuację, jeżeli chodzi o elektroniczne konosamenty, tak? Czy to są określone terminy, czy określone zachowania, które wymagają zachowania się jednej czy drugiej strony. Jeżeli nie ma określonego zachowania, wtedy może dojść do jakichś problemów. Te problemy też żeśmy trochę przerabiali. Natomiast tak jak mówię, na pewno to służy i będzie służyć coraz szybszemu obiegowi i dokumentów i też będzie miało na pewno wpływ na szybkość transakcji. Także myślę, że
że będziemy świadkami dosyć szybkiego podkręcenia tempa w tym zakresie. Panie Piotrze, a tak spoglądając w przyszłość, to myślę, że warto byłoby tutaj, my mówimy o digitalizacji i automatyzacji tych procesów, gdyby Pan spojrzał tak już na koniec w przyszłość i opowiedziałby nam Pan, jakie Pan widzi wyzwania i trendy na tym rynku, które się przed nami rysują. Na ile ten rynek jest przewidywalny w ogóle na ten moment, jeśli chodzi o ten handel zagraniczny? To znaczy tak, przed pandemią większość firm, korporacji, tak, nie jesteśmy korporacją, ale na naszym poziomie też oczywiście każda firma planuje w krótkim, średnim i długim okresie. Proszę się zapytać teraz większości firm przed pandemią, jakie miała plany, trzyletnie czy pięcioletnie, a jaka jest rzeczywistość. Tak? I no teraz no niestety pandemia pokazała to, że to planowanie no ogranicza się maksymalnie do roku, dwóch, nie wiem, czy trzy lata, to jest jeszcze realny okres, gdzie możemy sobie cokolwiek zaplanować. Czy sytuacja związana z pandemią, czy inne zjawiska, które nad nami wiszą na rynku tutaj krajowym, jeszcze też może tego nie dostrzegamy, nie wiem jak nasi goście, ale ze swojego podwórka widzimy, że dosyć mocne trendy ogólnie mówiąc ekologiczne, tak? Czyli ochrona planety, biodegradowalność, zdrowa żywność, to wszystko no w ostatnich miesiącach naprawdę dosyć mocno zaczęło przybierać na sile. W Polsce, tak jak mówię, jeszcze tego nie odczuwamy, natomiast no, gospodarka europejska, kraje Europy Zachodniej już od dawna przygotowują się do tych tematów, tak? Czy kwestia recyklingu, to jest dopiero temat, dopiero teraz podejmowany na naszym krajowym podwórku, czy kwestia, nie wiem, żywności ekologicznej, to niewątpliwie będzie miało przede wszystkim, myślę, wpływ na wzrost kosztów życia, tak? Czy wzrost towarów, czy wiemy, że żywność ekologiczna jest droższa. Towary z recyklingu to jeszcze, nie wiem, 3-4 lata temu wszystko, co było z recyklingu, to było tańsze, tak? Teraz już wiemy, że to wszystko będzie droższe, tak? Czy kwestia izolacji, w których działamy, pozyskiwanie surowca z recyklingu wiąże się w tym momencie z ogromnymi kosztami, to też automatycznie będzie podrażało wyrób gotowy, a presja odgórna, czy no to mówimy głównie o Unii Europejskiej, no będzie dosyć stanowcza w następnych latach. Także to też na pewno trzeba brać pod uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Nasz czas powoli zbliża się do końca. Tutaj widzę, że jest trochę ciekawych pytań, ale myślę, że na pytania Państwa już odpowiemy, bo trudno wyselekcjonować jakieś pytanie i na nie odpowiedzieć. Myślę, że tutaj już odpowiemy na te pytania po naszym webinarze i wraz z prezentacją prześlemy odpowiedzi na pytania do uczestników, zwłaszcza, że widzę, że niektóre pytania są dosyć skomplikowane. Także zostało nam chyba półtorej minuty, także bardzo dziękuję Panie Piotrze za Pana udział w naszym spotkaniu. To było naprawdę świetne doświadczenie, że mogliśmy tutaj i od strony jednocześnie i od strony klienta i od strony banku spojrzeć na instrumenty i uzyskać takie potwierdzenie, że to, co my robimy po naszej stronie, ma wartość dla naszych klientów, że to nie tylko koszty, ale również bezpieczeństwo. Tutaj nasi klienci na pewno mają już takie doświadczenia z nami, jeżeli chodzi o automatyzację procesów. Może nie zawsze jest to widoczne, bo my staramy się jak najwięcej procesów takich po stronie obsługowej automatyzować, ażeby nasi
eksperci, tak jak tutaj Paweł i Michał, których tutaj reprezentują Paweł i Michał, mieli jak najwięcej czasu dla naszych klientów i na bezpośrednie wspieranie klienta z wyzwaniami, przed którymi stoją klienci, a nie uzupełnianie na przykład, nie wiem, po naszej stronie tabelek. Stąd właśnie ten pomysł na elektroniczne zlecenia i taką elektroniczną wymianę informacji. Także dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Było nam miło Państwa gościć. Mam nadzieję, że nasze poruszane przez nas tematy były interesujące i zapraszamy do kontaktów. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.